Here we go then, it's Formula One in Marina Bay once again. And welcome to you all at home who join us today for this fascinating race around the baking hot but beautiful streets of Singapore. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much of it at full throttle. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Russell, Sergio Perez, and Ricciardo, Fernando Alonso, Bottas, Magnussen, and Pierre Gasly, Joe, Tsunoda, Esteban Ocon, and Norris. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Albon, Nicholas Latifi, and Mick Monaco, Vettel and Mick Schumacher. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And a warm welcome to Natalie Pinkham, who's beside me in the commentary box today. Now, can I get your take on Max Verstappen? Looks like they have a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a much more aggressive approach today to make up for that compromised start. And the formation lap gets underway here in Singapore. The fans have come out here in large numbers. Drodzy, siemanko, siemanko, witam. Zaczynam się wcześniej nawijać. Wyszedł patch 1.09. Natomiast już widzę, że ten patch nie poprawił przynajmniej na Xboxach tego problemu, który był. Mianowicie tutaj pisze gdzieś. Usunięto błąd, który przy niektórych ustawieniach grafiki powodował pojawienie się przezroczystych pudeł w grze. Pudeł w grze przezroczystych. Widziałem przed chwilą nadal te artefakty, które występują, więc gówno to dało, przynajmniej na Xboxach. Głównie to tam trochę pozmieniali jakiś tam ustawień, jeżeli chodzi o dogrzewanie się opon. Coś tam poprawili z SI Francji na wyjeżdżaniu z pit lane'u. Ogólna stabilność, poprawili wyświetlanie się czasów i generalnie pełno tam różnych pierdół. No, artefakty ja mam dalej, więc na Xboxa nic nie poprawili, te pudła nadal występują, także Codemasters, no jesteście kurwa zajebiści. Chyba że mój Xbox się po prostu psuje. Nie wprowadzili żadnych, a ja mam bardzo chujową, widzę, strategię w Singapurze. No, niedopatrzenie z mojej strony, niestety. Nie wprowadzili balansu zespołów, nie ma żadnej wzmianki o balansie zespołów, także powiem szczerze, troszkę lipnie, szkoda. Myślałem, że akurat zbalansują już te zespoły, ale nadal tych zespołów nie zbalansowali. Czemu mam taką lipną strategię? Moje niedopatrzenie, ale i tak dobrze, nie będzie raczej szans na walkę o jakiekolwiek punkty w Singapurze. Tutaj waleczka. Ofiarnie, bo ofiarnie, to nawet jeżeli ja na jakieś miejsce punktowane bym wbił, to realnie nie będzie szans na żadne punkty. Nic z tych rzeczy, nie ma na to szans. Także moi drodzy, no pełno tam poprawek różnego rodzaju, tak jak mówiłem, tych opon, wyświetlania czasów, gdzieś tam boty we Francji poprawione na wyjazdach, jakaś tam stabilność, ale mówię, no jeżeli chodzi o te artefakty kolorne, to nic z tym nie zrobili, nie poprawili tego, a przynajmniej u mnie te artefakty nadal występują, więc trzeba poczekać na kolejnego patcha, który te artefakty być może usunie, albo tak jak mówiłem, mine Xboxem is crappy fucking shit, bo i tak może być. Dużo ważyła ta poprawka,
bo ta poprawka ważyła, słuchajcie, mojego na Xboxa 9,7 GB. Sporo, sporo. Pewnie nadpisanie plików generalnie nastąpiło. Więc poprawiają, poprawiają, ale no co z tego, że poprawiają? No to jest to, co też mówiłem na ostatnim materiale, na ostatniej premierze. Coś poprawią, coś znowu spierdolą. I tak w kółko, nie? W kółko, nie ma nic nadal odnośnie F2. Kompletnie tą sprawę olali. Ja rozumiem, że teraz mają priorytet naprawiania tytułu. Fajnie by było, gdyby już te F2 dodali, bo ja bym chciał te F2 po tym sezonie pojeździć. Nie ukrywam. Ale chyba nie pojeździmy. Co do prędkości botów, no tutaj raczej chyba nic, mam nadzieję, nie zjebali. Chociaż drugie okrążenie i generalnie się robi tak średniawo już tam na przodku. Panowie już tam sobie odjeżdżają, a tutaj mam wolne tempo, więc resztę stawki tutaj widzę, przyjmuję. No, było tutaj bardzo takie uderzenie. Możemy sobie baterią. Guangzhou. Panie Guangzhou, musi pan zwolnić, żeby mnie puścić. I tam sobie już pojechali. Singapur nie jest ulubionym torem u mnie, ale no jeździmy. Generalnie zasymulowałem sobie Zandvoort i powiem wam szczerze, że chyba zasymuluję Japonię. Jakoś nie bardzo mam ochotę jeździć też w Japonii na Suzuce. Dosyć długi techniczny tor też, podobny jak Singapur. Singapur też jest torem technicznym, tu jest 15 okrążeń. Straciłem, kurczę, wątek wam powiem. Aha, mówiłem o Suzuce, dobra. Suzuka raczej mnie odpuszczał w tym sezonie. Już odpuściłem Zandvoort, Holandię, Suzuka odpuścimy. Walniemy ją tam sobie na symulacji. Jak będę miał taki sezon, w którym będę bardziej walczył o punkty w każdym wyścigu, albo co drugim wyścigu, no to w większości sobie pojedziemy, nie? Natomiast teraz nie widzę sensu. No najgorszy sezon to i tak był sezon w kasie. Jest to, że ten bolid też w żaden sposób nie był rozwijany. Natomiast tutaj Aston Martin, on troszkę jest rozwijany. Te działy tam jakoś są rozwijane. Lane upon hardy. W ogóle panowie mi tutaj jakimś walą tę kurwa dziwną, w ogóle przedziwną strategię. Teraz sobie zmieniłem na softy. Nic tu na pewno nie ugram w Singapurze. W Singapurze purze, to jestem pewny. Ale na hardach, panowie? Serio? Takie zużycie jest w Singapurze? I bezpiecznie za mną Cynoda tam się dobija. W końcu gdzieś mnie puknie i będzie tyle. Puknie mnie i będzie problem. Nie przepadam za tym torem. Oj, nie przepadam. Ciężki dla mnie tor. Mocno techniczny. Dobra. Coś mi się tam szkliło do opony. Jakiś brud. Brud, glut. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No, przodek to sobie już w ogóle pojechał w siną dal. Więc nie jestem w stanie w ogóle utrzymać tempa przodu. Moja tempa generalnie w ogóle jest do bani. Mocno też wstrzymujemy tych z tyłu. Ciężko mi się też wypowiadać, jak te zmiany będą teraz wpływać na kolejne wyścigi. To jest dopiero pierwszy tor na patchu 1.09. W ogóle śmieszna sytuacja jest taka, że dzień przed wypuszczeniem patcha 1.09 nagrywałem dwa wyścigi z F-ki. Jakbym poczekał jeszcze jeden dzień, to bym już nagrał na nowym i teraz byśmy jechali dwa kolejne, czyli trzeci wyścig bym już jechał w tym patchu, a tak dopiero muszę zacząć testować ten patch. Co z tego patcha będzie? Nie wiadomo.
ale generalnie na pewno jest dużo bardziej grywalniej, teoretycznie, niż to co było, ale stracimy bardzo dużo, więc boję się, że może być znowu coś nie halo z botami, bo czas pokaże na drugim wyścigu, jaki będę jechał, będę w miarę trzymał tempo. No, ostatnie 4 wyścigi były spoko, bo były punkty, była walka z botami, moja przynajmniej, jak ze starych dobrych czasów F1, a teraz nie wiadomo co potem patrzył znowu spierdeli, bo mogli znowu spierdzielić boty na tyle, że znowu będziemy po prostu walczyć z powietrzem. Tego bym się obawiał, jeżeli oczywiście znowu będzie tak beznadziejnie, czyli cofniemy się do tego co było przed tymi patchami, przed patchem 1.1.09, no to kolejny raz dłuższa przerwa z F1. I ja ten sezon tak bardzo mocno na raty już tak ogrywam. To jest masakra. Jakaś totalna. Gdybym się tak pierdzielił z sezonem, to aż jestem w szoku. Dziwnym trafem uzyskałem przewagę nad botami. Ale dlaczego? Nie wiem. Ale jeszcze musimy się utrzymać na ponkach. Puste okrążenie, a my dopiero gdzieś na 8 zjeżdżamy. Opony jeszcze się dobrze trzymają. Nie jest jakieś masakryczne zużycie. Bardziej, że potem przechodzimy na opony softowe. W teorii powinien być szybsi, ale nic nie ugramy tymi oponami. Niestety system opon jest... był przynajmniej zaburzony w tej grze. Zobaczymy jak teraz będzie wyglądać po tym patchu, czy faktycznie przejście z mediumów na softy daje realnie jakieś lepsze czasy, bo dotychczas nie było żadnej różnicy. Ja na oponach softowych zawsze miałem problem z dojechaniem tych, co widzę na oponach medium, czyli na żółtej, twardej mieszance, tej, na której jadę, nie? Także to totalnie to wszystko porypali w tej grze, nie? Zrypali to miłosierdzie. Momentami mam ochotę wrócić w ogóle do poprzedniej odsłony biedę, żeby sobie pograć, ale no kurczę, dalej się to męczę, nie? Dalej się to męczę, dalej gdzieś robię podświechujki z tego tytułu, bo no nie oszukujmy się, nie jest to tytuł idealny. Tytuł spierdzielony, no niestety. Wygląda tak, jak wygląda, nie? Woleli postawić na jakieś bezinteresowne, idiotyczne tryby F1 Live niż dopracować samą grę. Dużo osób zjechało do pit lane, ale nam to kompletnie nic nie da, bo nawet jeżeli my wyprzedzimy te osoby, to po prostu... to co, no my będziemy musieli zjechać, nie? Leclerc w ogóle na mediumach, czyli na żółtej mieszance. Mamy DRS-a. Teoretycznie siedzimy w punktach, ale mówię, będziemy musieli zjechać, więc tracimy nasze punkty, dla którego oczywiście nam odjeżdża. Wydaje mi się, że jest zaburzony system jednak dogrzewania opon. Oboty już nie jadą wolno na tym pierwszym okrążeniu wyjazdowym. Patrzcie, jak Leclerc mnie ucieka. Nie wiem, może jestem już przewrażliwiony na temat tej gry, ale wydaje mi się, że nie, ta gra jest po prostu spierdolona tak, że nic już chyba tej gry nie uratuje, nie? Bez kitu. Już te patchy chyba też kurwa tej gry nie uratują. Po prostu trzeba chyba się pogodzić z tym, że ta gra jest tak spierdzielona i że tak to wygląda, nie? Jedno krążenie na tych oponach sobie przejedziemy. Będziemy zakładać softy. Tu mnie trochę wybiło. Za mną już tam Noda gdzieś się tu będzie powoli wpychał, żeby się nie wepchnął tak, żeby mnie wywalić z toru. Tego to ja nie zniosę. Ale mówię, jeszcze zobaczę jak się bolid będzie zachowywał, jak zjedziemy do pit lane'u i wymienią nam oponki. Wydaje mi się, że moja strategia jest tak dobalnie zrobiona, że my po zjeździe do pit lane'u stracimy bardzo dużo. To ogromnie dużo.
szkoda. No niestety, strategia nie dopisała w Singapurze. Finalnie 19 pozycja w kwalifikacjach, 18, dlatego że tam bodajże chyba Schumacher był na karze, więc przesunąłem się to jedno miejsce wyżej. Ale jest bida, nie? Jest słabo, chociaż nie mogę narzekać, bo te ostatnie 4 wyścigi pokazały pewnego rodzaju zmiany w zachowaniu botów, w tym poziomie jazdy i jakieś punkty wywalczyłem, więc do zera nie jest. Ale teraz jest właśnie kwestia taka, że nie wiem jak na tym patrzył, w kolejnych torach będą się boty zachowywać, nie? Na razie to tak jest jak jest, nie? Hamilton widzę za nami. Będzie się szykował powoli. Hamiltona oczywiście będę wstrzymywał ile się da, bo nie przepadam za tym kierowcą, ale on tutaj dosyć ostrawo sobie poczyna. Ostrawo jedzie, ostrawo atakuje. Nadarzy się okazja, to na pewno. O, tutaj żeby. No właśnie, tutaj Hamilton bardzo ostro stracił przez to, bo Perezie go tam łyknął. Jeszcze nie łyknął. Dobra, no zjeżdżamy do pitlane'u. Zobaczymy, jak ten nasz bolid się będzie zachowywał po wymianie opon. Czy to dogrzanie będzie odczuwalne, czy nie będzie odczuwalne. Naprawdę szkoda tytułu. Grałem generalnie, lubię F1, ale tego tytułu, za tym tytułem po prostu nie przepadam, nie? Ten tytuł jest słaby. Który ja jestem? 12. Czy my wyjedziemy przed tą całą... No i dupa, bo mnie tam już w Guangzhou-Romie to wyczerzał. Oj, to dogrzanie opon jest odczuwalne i to tak bardzo bym powiedział. Próbujemy tutaj coś powalczyć. Wyjechałem na 16, no nie jest to miejsce ostatnie, ale nie jest to też miejsce 12. O kurwa, ale wam powiem, bardzo źle się jeździ. Tak średnio. Tą przyczepnością na razie. Nie umiem jakby złapać odpowiedniej przyczepności. Wetter jest za nami. Że Singapur będzie totalną porachą. Będzie jeden ze słabszych wyścigów. I teraz tak, spójrzcie na to. Ja teoretycznie mam opony softowe. Opony softowe to największa mieszanka na sezon 2022. I ja generalnie tracę na prostej cały czas. Podejrzewam, że ja nie dogonię ani Okona, ani Albona. No jest to po prostu kurwa beznadzieja, nie? Jest to beznadziejne. Tu mnie zawsze trochę jakoś podbije dziwnie. W innych F1 wygląda tak, że jak założysz sobie opony większe od oponentów komputera, od AI, to na przestrzeni tam 2-3-4 okrążeń, 5 i doganiasz. Ale nie, w nowym F1 jest tak, że ty zakładasz większą mieszankę od rywali, a kurwa do nich tracisz, nie? I nic tu się nie zmieniło, dalej balans jak był zjebany, tak jest i tej gry już kurwa nic nie uratuje. Jeszcze ten hotfix jak był wprowadzony, to obniżyli trochę te boty, no to faktycznie tam powalczyłem, jakieś punkty zdobyłem, ale teraz odnoszę wrażenie, że boty znowu wróciły do tego, co było, nie? I przynajmniej ja jakoś nie odczuwam, żebym był tutaj od nich tyle lepszy, ale nie zamierzam zmniejszać już poziomu trudności, no bez kitu, nie? 85 w życiu, kurwa, nie jeździłem na taki niski, znaczy jeździłem na niższych, na tych wcześniejszych, w jeden dzień nie było suwaka, to tam jeździłem na jakimś mistrzowskim spercie i tak dalej, nie? Natomiast jak już był suwak, się zdarzało, że jeździłem na 90, 92. W życiu się nie było czegoś takiego, że ja jeździłem na 85. To jest dla mnie po prostu jakaś totalna nowość, jakaś abstrakcja, nie? Nigdy tak nie było, bez kitu, nie? Nigdy. To jest naprawdę dla mnie dziwne.
To niby walimy teraz zielone sektory. Podobno. No ale czy ja się do nich zbliżam? Szczerze, nie wydaje mi się, żebym się do nich zbliżał. Oni po prostu znowu odjechali, nie? I to odjechali tak, że... To dramat. Świetne są te opony, naprawdę. Bardzo, bardzo dobry balans jest w tej grze, bez kitu. No, świetny wręcz. Tak dobrze zbalansowane, aż się chce grać normalnie, odpalać tą grę i pykać. No, w życiu bym się nie spodziewał, że tak szybko w ogóle będę chciał odłożyć F1 na półkę, nie? Ja cały czas jeszcze liczę na to, że ten tytuł po prostu zostanie naprawiony, że będzie fajny balans, że będzie mi się grało tak jak w poprzedniej odsłonie, ale im dłużej czekam, tym coraz mniej zaczynam wierzyć, że ten tytuł będzie grywalny na tyle, żebym mógł w niego grać. No, nie wiem, może mam jeszcze sobie obniżyć ten poziom trudności, nie wiem, może na drugi sezon damy na 80, co by na to? No nie wiem, no, nie mam do tego środka odnośnie tej gry, nie? Ale no, dramat, to jest po prostu dramat. Ja rozumiem, słaby boli stawkę, no realnie, ale realnie ja nie jestem w stanie tutaj, no, w Singapurze w ogóle nie jestem w stanie nawiązać żadnej walki i nie wiem, czy to jest kwestia toru. Tor jest chujowy. Boli też jest chujowy. Po prostu te boty znowu wróciły do tego, co było, nie? No, to jest masakra. No ja tracę na każdym okrążeniu. Bez kitu. Mam założone opony większe. Ale nie jestem w stanie je dogonić. No nie jestem, no. No kurwa, no nie jestem, no po prostu żenująca to jest, no co już mogę poradzić, no. Teraz trochę nadrobiłem, ale to jest za mało, to jest za mało. Oni mi tu gdzieś zaraz na prostej odjadą i tyle będzie, nie? Że no dupa zbita to jest. No cóż, moi drodzy, zaczynamy przedostatnie okrążenie. Niestety opony mi się kończą już. Nie udało się zbliżyć do tej trójki przede mną. Za to ci z tyłu się do mnie zbliżyli. No i powiem tak, gdybym na tych oponach jeszcze dojechał do tej trójki przede mną, gdzie oni jadą na mediumach, czyli na tej twardszej mieszance, to nawet bym nie narzekał, bo faktycznie moim zdaniem ten balans byłby zachowany. Ale niestety no nie dojechałem, wręcz teraz już tracę 3 sekundy. Był taki moment, że gdzieś tam była sekunda, no mniej niż 2 sekundy, no tak powiem. Ale to było dosłownie przez jedno okrążenie. Teraz już tracimy 3 sekundy, 4 nawet już do Albona. To powiem szczerze, chujowizna. Znowu odechciewa mi się grać. Nie ma tego balansu. Jeszcze zobaczymy, jak na kolejny wyścig. Nie wiem, jaki jest kolejny tor po Singapurze. Zobaczymy po Singapurze, jak się zaprezentujemy. I wydam sobie po raz kolejny werdykt odnośnie F1 2022. I zadecyduję, czy jadę dalej, czy olewam znowu sprawę i czekam na patcha 1.10, bo taki byłby w kolejności teraz. Chwilowo jest najnowszy 1.09, to 1.10 to kolejny. Ale powiem wam, tragedia. Naprawdę tragedia. Tak kurwa uskodziłem sobie skrzydło. Niedobrze, ale to już trudno. Jakbyś sobie poradzimy, myślę, na tym żółtasku. Będzie ciężko, bo Vettel tutaj próbuje cały czas. Vettelicho. Tak próbuje. Coś mu nie wychodzi, nie? Resztę baterii sobie pozużywamy.
Oj, mówię, no tragicznie. Tragicznie z tym wiadem. Nie spodziewałem się, że będzie taka kupa w tej grze. I te patche w ogóle nie pomagają jakby. Vettel tu próbuje. Fajerwerki. Star z Leclerc już tutaj wygrał. Nam dadzą dojechać do końca. Tu jeszcze Vettel może mnie, wiecie, śmignąć, nie? Nie jest tak, jeszcze się skończy, że będę 17, a nie 16, bo tu Vettel ładnie się do tego zakrętu atak, ale myślę, że wybroniłem się. Coś mi się znowu do opony przykleiło. No zobaczymy, co będzie na kolejnym torze. Jeżeli na kolejnym torze będzie taki poziom jak na czterech poprzednich torach, okej, okay, ale jak będzie słabiej, to nie, kapitole, to trzeba będzie robić przerwę, bo nie ma co się denerwować i wkurwiać, nie? Ja tu generalnie, moi drodzy, wam przeczytam, co tu dali w patchu 1.09. Usunięto błąd, przez który automatyczna skrzynia biegów zbyt długo ograniczała obroty przed zmianą biegu. Usunięto błąd, który w niektórych okolicznościach powodował wyłącznie poleceń radiowych po użyciu retrospekcji. Leclerc już tu wygrał oczywiście. Temperatura opon jest teraz właściwa podczas startu wyścigu bez okrążenia formującego w trybie offline. Usunięto błąd, przez który gracze otrzymywali nieprawidłowe kary na czwartym zakręcie w Australii. Ulepszono logikę SI podczas opuszczenia alei serwisowej na torze Paul Ricard. Obniżono próg pozwalający na włączenie i wyłączenie DRS-a w zmiennych warunkach. Naprawiono błąd w trybie wielosobowym, to nas interesuje. Usunięto błąd, w wyniku którego gracze nie widzieli czasów innych zawodników. Naprawiono błąd, przez który samochody z maksymalną siłą docisku mogły mieć nieprawidłowo wysokie temperatury opon. Usunięto błąd, przez który zmiana w ustawieniach stylu jazdy i trudności w trybie kariery mogła zastosować się przy starcie gry. Usunięto błąd, w wyniku którego podczas transmisji okrążenia formującego pokazywane były nieprawidłowe czasy w sektorach i czasy okrążeń. Odnowienie kontraktu sponsorskiego w dniu wydarzenia działu nie będzie już wyjątkowo długie. Usunięto błąd, który przy niektórych ustawieniach grafiki spowodował pojawienie się przezroczystych pudeł w grze. No i ja te pudła nadal niestety mam. Ogólne ulepszenia stabilności, różne drobne poprawki, moi drodzy. I ten patch ważył 9,7 GB na Xboxie, na PC-cie chyba 1,5 giga tylko, że nie wiem, czy to jest podobane. No, konsola teoretycznie jest PC-tem, ale jednak jakieś tam różnice są w tym wszystkim, nie? Także no, taka lipa. No Leclerc szybko sobie zapewnił zwycięstwo w tym sezonie, bardzo szybko. It's another triumph for the Italian team as they claim the World Constructors Championship. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. So Vettel, be sure to join us for the next Vettel wyjątkowo sobie miał czas. Minuta 43, ja miałem minuta 42. Najlepszy. Ranking, moi drodzy, na szybciora. Sobie zobaczcie. Nie chcę mi się tego rankingu czytać oczywiście. No Leclerc tutaj sobie zapewnił zwycięstwo. Także inni nie mają szans. My tutaj ładnie egzekwo z Cunodą. No przydałoby się jakieś jeszcze oczywiście punkty, wiecie, ugrać, no ale jest jak jest. Dobra, za momencik kolejny wyścig. Nie wiem jaki, nie pamiętam jaki jest kolejny, ale zaraz się widzimy. Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races.
There's always a record to be broken. So what, I wonder, is in store for us here today? It's 10 to the left and 10 to the right. I'm not talking about a line dance. I'm talking about the corners here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise 3.6-mile track. But we may well see cars struggle to slow down here today as the wet weather interferes with the low-speed grip. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Russell, Lando Norris, and Verstappen. Perez, Ricciardo, Fernando Alonso, and Esteban Ocon. Magnussen, Albon, Mick Schumacher, and Gasly. Bottas, Vettel, Mix Monaco, and Guan Yu Zhou. They've taken a grid penalty. Tsunoda and Nicholas Latifi. With preparations almost complete, let's head down to the track. Alongside me to discuss all the action today is Natalie Pinkham. Thanks for joining us, Natalie. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with the cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Here we go then, the formation lap is underway. These are wet conditions here today. Each driver will no doubt be mindful of the wet surface as they prepare to race around the track. As the cars make their way back to the starting grid to form up and get ready for lights out, let's hope the race ahead today is a thrilling one that will go down as a memorable Grand Prix in the history books. No więc tak, moi drodzy, Suzuka była przed Austin. Suzuka oczywiście puszczona na symulacji, zająłem miejsce 15. W Austin niestety na kwalifikacjach miejsce 20, czyli ostatni. Jedyne co mnie poratowało, to sam fakt, że panowie za mną po prostu dostali kary, tak? Dostali sporo tych kar. I trzy miejsca, że tak powiem, sobie tutaj ugrałem, aczkolwiek już Guan Yu Zhou mnie tutaj ładnie ofiarnie, bo ofiarnie. No, koniasty 10. No, ściąłem brzydko, to fakt. No, kontakt był z Alonsem. Kurwa, jak mnie wypchnął. Nie umie toru swojego nawet tutaj chwycić. Okay, this is Mark. I need you to this is Mark. Stop cut the corners. Dobra, Mark, ja tu walczę o jakieś miejsca, człowieku. Chcesz mieć punkty, czy nie chcesz mieć punktów, Mark? Daj mi jeździć. Warunki są beznadziejne, jest po prostu deszczowo. No i wracając, kurde, no... Słaby przejazd w falach w Austin. Dzięki temu, że tam panowie podostawali kary, no to jakoś nas tutaj sprofesowali na 17. No i co? Weszły regulacje sezonowe. Podwozi aerodynamika, moi drodzy, jest do przerobienia na sezon kolejny. Prawda, mam nadzieję, że nie będę już jeździł w Aston Martinie. Mam nadzieję, że dostanę jakiekolwiek w ogóle propozycje do innych zespołów. No jak chcę jeździć w Aston Martinie, ten bolid jest beznadziejny. Raz, że weszły regulacje sezonowe. Dwa, moi drodzy, że no niestety Aston Martin jest najgorszy w stawce. Spadliśmy
na koniec tabeli, mimo że ja no, praktycznie przez cały sezon inwestuję w te części, to spadliśmy. Spadliśmy w tabelce, jesteśmy na miejscu ostatnim. Nawet Williams jest od nas lepszy, także do bani. Ktoś tam do pit lane widzę zjechał. Właśnie źle mi się jeździ na tym deszczu, wam powiem. Nie jest za przyjemnie. Muszę też uważać i jakby nie ścinać zbytnio. Bo już ze dwa razy chyba miałem reprymendę. W Austin bym wolał jeździć oczywiście na suchym torze, no ale jest jak jest. Więc sobie poradzimy. Na razie w punktach. Jeszcze przed nami sporo okrążeń do przejeżdżenia. Wszystko się może zmienić. Tam na przodzie, to prawda, panowie już na 2,5-3 sekundy odjechali. Także raczej bez zmian. Ale są punkty. Więc występ teoretycznie jest lepszy niż w Singapurze. Tutaj już Mr. Wokon mnie tutaj dojechał. Dobrą wiadomością też jest sam fakt, że za niedługo kolejny wyścig będzie w końcu, w jeden wraca. Przerwy wakacyjne, aczkolwiek w momencie prezentacji, wypuszczenia tej premiery możliwe, że już jest po wyścigu. Tylko teraz oni jadą. I oni kurde jadą. Holy shit. Belgii? Chyba w Belgii, ale nie jestem pewny. Mogę się mylić. Bo na razie wyścig będzie. Będzie co oglądać. I ze świadka F1 Antonio Giovinazzi. Drodzy, powracam. Antonio Giovinazzi w przerwie. Antonio Giovinazzi dostanie możliwość jazdy w hasie. Wow, no cudownie, nie? Po prostu masakra. Prawdopodobnie na wylocie jest Schumacher. Więc Antonio Giovinazzi jako no, chłopek związany z Akademią Ferrari otrzyma sobie możliwość pojeżdżenia w dwóch treningach. Raz sobie pojedzie w bolidzie Magnusena, raz sobie pojedzie w bolidzie Schumachera. Więc są jakieś przymiarki i też, moi drodzy, z takich newsów to bym raczej traktował jako bardziej takie przecieki no, niesprawdzone, niepotwierdzone. Daniel Ricciardo, pewne jest to, że raczej Daniel Ricciardo po sezonie, po obecnym sezonie 2022 na sezon 2023 wyleci z F1, to znaczy na pewno wyleci z McLarena. McLaren jakby nie chce już podpisywać dalej umowy z Ricciardo. Ricciardo generalnie jest zmiażdżony przez Lando Norrisa. Lando Norris w tym sezonie zdobył już tam 76-79 punktów. Ricciardo tylko 19, także jest spora przewaga. I moi drodzy, do Ricciardo odezwa. Oczywiście też to jest na takiej zasadzie, że Ricciardo ma podpisany kontrakt do sezonu 2023 i za rozwiązanie kontraktu wcześniej ze strony McLarena będzie mu przysługiwać jakieś tam odszkodowanie chyba rzędu 21 milionów. Aczkolwiek bardziej dla Ricciardo liczy się jazda. No i do Ricciardo też podobno się odezwał Haas. Tylko pytanie jest takie, czy Ricciardo chce w hasie jeździć. Znaczy, no, jeżeli będzie chciał się utrzymać i pozostać w F1, to będzie musiał przyjąć propozycję Haasa, no, ale Haas niestety nie dysponuje bolidem zajebistym. To nie dysponuje takim bolidem jak Alpina, jak McLaren. Jest to oczywiście bolid zbudowany na bazie bolidu Ferrari. No ale też trzeba umieć poskładać te komponenty, dograć strategię. Kierowcy też muszą ten bolid wyczuć i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawie, ciekawie się robi. Ciekawe. Też ja bym bardziej obstawiał, że Ricciardo nie będzie chciał w hasie jeździć, więc do hasa prędzej Giovinazziego przyłożą i po prostu Włoch sobie będzie jeździł dla Haasa razem z Cruz Masselem. Ciekawy duet też się szykuje, ale z drugiej strony no lepszy Giovinazzi niż
No Schumacher niestety, nie oszukujmy się. Schumachera co prawda zeszło jesienie. To piętno, które miał przypisane za brak punktów. Również za to, że no już kosztował asa bardzo dużo, jeżeli chodzi o zjebanie bolidów. Ale po zdobyciu tych punktów, ile tam zdobył paru oczek, wrócił znowu do jeżdżenia o nic. Jeżdżenia w ogóle beznadziejnie. Znaczy beznadziejnie, no jeżdżenia słabo, tak? Jest jak jest, nie? Już mi tutaj oponiastek. A nie, to pan Alonso. Alonso, na razie panie Alonso, nie. Nie wiem co pan zrobił, ale czym to się wziął. Opony trochę wyżarte. Nie wiem czy te opony wystarczą w tym wyścigu. To jest generalnie na zero pit stopów. Nie wystarczą. Ci z przodu to już w ogóle pojechali, nie? Oni już mają swój świat. To jest 10 sekund przewagi. Wydaje mi się, że chyba te boty jednak znowu wróciły do tego, co było, nie? Bo jak sobie tak pięknie szybko w pamięci, to poprzednik wyścigów na patchu 1.08 razem z hotfixem, to jednak różnica wynosiła 2-2,5 sekundy przez większość wyścigów. A tu mamy gigantyczny nóż. Oczywiście jeszcze biorę pod uwagę, że mój bolid jest bardzo słaby, bo spadliśmy na koniec stawki technologicznie w drzewku i to też na pewno w jakimś stopniu przyczynia się do moich super zajebistych wyników, no ale no, co zrobić? Nic nie zrobię. Widzę jak jest, walka z Koniastym i z Alonso. Generalnie to walczymy z Alpinami. Lupinki, lupinki. Czym? Niby walimy. Powiem, przejaśnię się. Nie wiem, czy nie będzie zmiany opon na przejściówki, czy tam ktoś, jak tam ktoś będzie zjeżdżał. To trzeba będzie też pomyśleć, bo na razie widzę, że deszczyk zmalał. Gdzieś tu się pojawia słoneczko. Ten wyścig może się ciekawie potoczyć. Perez is in the pits. Proszę bardzo, Perez. Widzicie, Perez, są przejściówy. Sebastian is in the pits. Okay, we can't take you right now. Pit next lap. Myślę, że kurczę, panowie tam doskonale wiedzą, co się święci. I co niektórzy pozjeżdżali na te przejściówy. Też zjedziemy, ale nie wiem czy nie za późno. No nie wiem, dobra, zobaczymy, bo ewidentnie widać, że deszcz przestał padać. Znaczy on jeszcze leje, ale tego deszczu jest mniej. Teraz pewnie na tym okrążeniu będą wszyscy kurwa zjeżdżać, nie? Pewnie całe życie nas mocno blokują. Może i nie. Właśnie tutaj. Znacznie ich tu dużo się porobiło. Hamilton to wiadomo, że kurwo. No tak, no będziemy zmieniać opony, faktycznie. No Hamilton tu może ugrać jakieś kurde pierwsze miejsce, bo jak reszta będzie zjeżdżać teraz do pitlane'u, to opony będzie zmieniać. A Landusieru tu może wygrać. Chyba w tym sezonie nie stał na podium. Znaczy był na podium, ale chyba nie był pierwszy. Bo ja myślałem, że ten wyścig będzie nudniejszy, ale coś się zaczęło dziać. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię portala, wszyscy zjeżdżają i na przysiówki zmieniają. No, szkoda, że nie mam aż takiego wyczucia, jak miałem w poprzednich odsłonach na Grande Strategii. Bo w tym momencie bym może... Gdybym jakoś tu lepiej to ugrał. Nie wiem co to się stało w tym momencie. Śmiesznie to wyglądało, nie powiem. Pierdolę te błędy w tym F1, to jest kalectwo mózgowe, nie? Bez kitu. Panowie, ale zmieńcie przed Alonso, błagam. O, przed Alonso. Bezproblemowo. Willy Smooth Operation.
Perez odpada, widzę. Virtual safety car. Fajnie. Ja myślę, że tu jakoś dobrego miejsca też nie będę miał, nie? Było punktowane, ale już dupa będzie. Chyba, że ci, którzy tam przede mną jeszcze jadą, to oni tam ogarną, jeszcze zjadą na wymianę, bo tam widzę, że panowie, że Gasly na przykład nie był w pit stopie, nie? W ogóle. Gasly może jeszcze zjedzie, nie? Okay, VSC ending. We're going green. Maintain positive delta. No już tak szybko, szybko ma to. Vettel nam tu będzie uciekał. Okay, Gasly w ogóle jedzie na full wetach, więc on powinien mieć gorsze tempo. Okon za nami ma zmienione. Popatrzcie, go nim odjeżdżają znowu. Zjebali. Chyba kurwa dojedzie do końca chyba ten sezon na tym patchu i Arbite Zane po prostu, bo to jest jakaś tragedia, nie? Nie mam siły kurwa na tą grę bez kitu. Jak można przez chwilę stworzyć, że ta gra była jakoś bardziej grywalna, a teraz znowu jest tak, bym powiedział, średnio grywalna. To chyba tylko potrafi Codemaster razem z EA, nie? W ogóle to, że jej tą grę wzięło pod swoje skrzydła, to był największy błąd, nie? Poważnie. Chyba dramat. Jej każdą grę spierdoli. Każdą grę zabije. Gasly nie zjeżdża. W ogóle to nikt tam nie zjechał po wymianę tego punktu. Co tu chodzi w ogóle? Latifi jedynie. Aston Martin driving in the pit? Jak Aston Martin in the pit? Przecież Aston Martiny są na tym, na torze. To on, co ten Mark? Pijany. Odjeżdżają. Drama. Niby Gasly tutaj blokuje. Vettela sobie jakoś to wziąłem. Panie Gasly, pan też już powie opa. Jeszcze się nie poddaje, kurde. A tutaj już zakrętu będzie już mój. Okay, you're doing well out there. Keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. 15. Nie wiem, dobra. To znowu deszcz ma być? Serio? Co tu chodzi? O! Vettel tu w ogóle wyjechał szeroko. Okon tam dostał. No przede mną panowie tam jeszcze jadą na fulach, nie? To nie w ogóle robię. Chyba, że oni co? Czekają, aż skończyć w ogóle padać deszcz i od razu na softy przejdą? Bo ja nie bardzo rozumiem, jaka jest strategia tych lujów przed nami, nie? Tylko, że ja pierdolę, oni mają 16 sekund już przewagi, nie? To jest po wyścigu ewidentnie, nie? Ja już nic wyżej niż 15 miejsce to ja nie osiągnę, nie? W tym wyścigu to już jest dupa, nie? To już jest klapa total, nie? A pitole. Beznadziejnie. To jest zbucyli już, nie? W tym patchu moim zdaniem ewidentnie jeszcze zjebali, nie? No bo to inaczej już tego nie nazwę, nie? Jest znowu tragizm w jeździe, nie? Tragedia. Więc moje drodzy, kilka okrążeń samotnej jazdy. Teraz dopiero dogoniłem tych z przodu, którzy są na oponach full wetowych, a na przejściówkach. Ale obawiam się, że braknie po prostu okrążeń. Może Guanzhou Zhou uda się tutaj łyknąć, ale reszty wydaje mi się, że już braknie tego szczęścia, braknie przede wszystkim okrążeń. Długo musiałem jechać praktycznie sam, tak, Guanzhou Zhou raczej zdecydowanie tutaj łykniemy. Synodę może, myślę też, oni jakoś nie mają bardzo zabójczego tempa na tych oponach. Guanzhou Zhou to właściwie zaraz będę wyprzedzał, że dopiero gdzieś pod koniec tego wyścigu cokolwiek się zaczęło dziać. Szkoda, że pod koniec, a nie wcześniej,
Gdyby jeszcze były może te dwa okrążenia, gdyby tu było 16 okrążeń, 17, 18 może okrążeń, nawet 18 może nie, gdyby tak było z 16 okrążeń, no to spoko, nie? To by się dało, a tak to lipa, nie? No ale przynajmniej końcówka tutaj będzie jakoś lepsza. Noda już nawet puknięty. 12 jest Albon. Zaraz będzie ostatnie okrążenie, więc też kiepska sprawa. Tu się będzie w ogóle... Zastanawiające jest w ogóle to, że panowie nie zjechali w ogóle, nie? Zostali po prostu na tych kulwetach, a tu przestało padać. Przestało padać, zrobiło się sucho. A widzicie, że zrobiłem fioletowy sektor. Final lap. Już tutaj Albona mamy, jest Bottas. Kurde. Brakuje. Brak mi okrążenia. Już mi się tak wydaje. Panowie, dosyć szybko. No, opony się jeszcze dobrze spisują. Opony się dobrze spisują, uwaga, tutaj. I kurczę, teraz jest pytanie, czy uda mi się jeszcze Schumachera machnąć przed końcem, czy nie uda mi się go machnąć. Jeden punkt, moi drodzy. Może się okazać, że Schumachera nie machniemy, chociaż mamy trochę tej baterii. Mission Impossible. Opony mamy lepsze. Bardzo mocno też tor przeschnął już. I bombujemy go. Bardzo ofiarnie, ale jest. Mega ofiarnie, bym powiedział. No nie, no końcówki to się nie spodziewałem. Jest jeden punkt. Wyprzedzimy Tsunodę klasyfikacji. Nie do wiary. Myślę, że Magnussena i tak bym już nie dał rady wygnąć. W kwestii sytuacji, bo to opony już też nie będą się dobrze sprawować. Czy może nie jest tak całkiem sucho, ale tempo mam bardzo dobre. Bym powiedział okropnie dobre do obecnej. 1,5 sekundy od razu wjechałem. No, jeden punkt. No, tego się nie spodziewałem. Końcówka tego wyścigu na pewno zaskakująca w moim wykonaniu. Natomiast przez resztę było tak średnio. Today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. Congratulations to the whole team. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Mix Monaco. They did a great job at getting the very most out of the tyres without losing pace, something that's a very handy skill to have in modern Formula One. The Constructors' Championship may be a foregone conclusion at the moment, but regardless,
Driver of the day dla Mix Monaco, Arek Di Grassi. No, czas faktycznie miałem zabójczy. Minuta 44, gdzie wszyscy mieli minuta 47, 46. Nawet 48, reszta za mną. Także jeden punkcik ofiarny zdobyty pod koniec tego wyścigu. Ranking, moi drodzy, ranking. Awansowaliśmy generalnie, bo wyprzedziliśmy Tsunodę. Także jeden punkcik dorzuciłem. Tsunoda wywalony z 15 miejsca. Fajnie. Zajebiście. Jesteśmy w pierwszej 14 i w klasyfikacji konstruktorów. No tutaj raczej Alfa Tauri nie da rady chyba dogonić. Chyba że uda się jeszcze w jakimś wyścigu. Jeżeli w Brazylii nie uda mi się, że tak powiem, ugrać, to będzie biednie. Bez kitu. Naprawdę będzie biednie. Dobra, moi drodzy, oby było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tej premiery. Mam nadzieję, że się podobało. Mam mieszane uczucia odnośnie tego patcha 1.09. Jeszcze przejadę dwa kolejne wyścigi i po tych dwóch kolejnych wyścigach będę już pewny na 100%, chociaż już pewne wnioski mam odnośnie tego patcha. Wydaje mi się, że te boty jednak trochę gdzieś tam znowu ucierpiały i coś wróciło do tego poprzedniego, ale zobaczymy na dwóch kolejnych wyścigach. Prawdopodobnie możliwe, że to będzie ostatnia premiera, bo chyba Meksyk sobie, moi drodzy, zasymuluje, a przejedziemy sobie Brazylię i Abu Dhabi, tak mi się wydaje. No cóż, ja w takim razie dziękuję, trzymajcie się, kejo, papa, adios.